Dzień dobry. Dzień dobry. Pani z gazety? Tak, redakcja kontaktowała się z panem. Oczywiście. Proszę wejść i się rozgościć. Nikt za panią nie szedł? Nie, dlaczego? Niedawno wróciłem z zakładu. Nie chciałbym mieć nieproszonych gości. Jak najbardziej, rozumiem. Proszę o nic się nie bać. Zachowałam wszelką dyskrecję. Jestem ogromnie zobowiązany. To pana mieszkanie? Tak. Dawne, jak się pani domyśla, nie byłoby odpowiednim miejscem do rozmowy. I proszę się nie bać. Nie jestem już szkodliwy. Zresztą przysięgam, że każdy na mym miejscu w podobnych okolicznościach doszedłby w końcu tam, gdzie ja. O tym właśnie porozmawiamy. Czy zrozumiał pan swoje poczynania i czy proces resocjalizacji dał jakiś efekt? Czytelnicy są spragnieni tego typu informacji. Nie jestem chory i nie byłem nim nigdy. Nawet wtedy. Tak. Nawet wtedy. Tak pan uważa? To, co zrobiłem, wynikło nie z jakiegoś zboczenia, lecz było konieczne, jak konieczne są przejawy żywiołów, jak śmierci życie. Wynikło ze środowiska. Nie jestem i nigdy nie byłem psychopatą. Kim zatem pan był? Jest. Byłem skończonym sceptykiem. Co pan przez to rozumie? Nie przywiązywałem się do żadnej zasady czy doktryny. Nie ulegałem nigdy sugestii. Pod tym względem mój przyjaciel K. stał na wprost przeciwnym biegunie. Czy mógłby pan powiedzieć coś więcej? Jego dziwaczne, niekiedy obłąkane poglądy i teorie wzbudzały we mnie stale gwałtowną opozycję, a stąd ustawiczne spory kończące się nieraz zerwaniem na czas dłuższy naszych wzajemnych stosunków. A jednak, zdaje mi się, nie ze wszystkim się mylił. Przynajmniej jedno z jego zapatrywań na mnie się fatalnie spełniło. Może dlatego właśnie, że przeciw niemu najzawzięciej występowałem, jak gdyby przeczuwając, że mu posłużę za formę objawienia się. Czy przyjaciel chciał panu coś wmówić? Jakoś panem manipulować poprzez te sugestie? K. utrzymywał, że w pewnych miejscach muszą się odbyć pewne rzeczy. Innymi słowy, że są pewne miejsca, których charakter, natura, dusza oczekuje spełnienia się wypadków, zdarzeń z nimi związanych. Nazwał to stylową konsekwencją, chociaż czułem w tym wszystkim pierwiastek panteistyczny. Stylową konsekwencją. Co to znaczy? Wydaje mi się to niezwykle zagmatwane w pana ustach. Cokolwiek bądź przez to rozumiał, nie zgadzałem się z zapatrywaniem podobnego rodzaju, unikając wszelkiego choćby cienia tajemniczości. Jednak nie może pan zaprzeczyć, że jego stanowisko położyło się cieniem na pana dalsze poczynania. Myśl ta nie dawała mi spokoju. Chęć wykazania jej bezpodstawności nęciła nawet po rozstaniu z K., z którym już się więcej nie spotkałem w życiu. Aha. Niedługo potem miałem zaspokoić moją ciekawość. Stało się. I wyszedłem stamtąd w mym 30 roku życia osiwiały jak starzec i złamany na zawsze. Jak pan się z tym czuje? Że słowa K., jak pan twierdzi, tak bardzo rzutowały na to, co stało się później. A co miało konsekwencje w zamknięciu w zakładzie. Włosy mi się jeżą na wspomnienie tej chwili strasznej, niezapomnianej,
co zdruzgotała mnie doszczętnie. I nie wiem, czemu jeszcze żyję i na co, i że w ogóle po tym żyć mogę. Bo w pokutę nie wierzę. Więc nie czuje się pan winny? Nie, nie czuję się winnym. Rozumiem. Przejdźmy zatem do początku tego wszystkiego. Proszę powiedzieć, co według pana spowodowało, że znalazł się pan właśnie w tym miejscu swojego życia? Gdzie według pana ma to wszystko swój początek? Byłem ojcem dwojga dziatek, naszych biednych dziatek. Agnes kochała je do szaleństwa, więcej może niż mnie. I porzuciła przedwcześnie. Zmarła parę lat po przyjściu na świat młodszej dziewczynki. Agnes moja, moja słodka Agnes. Tak, słyszałam o tym. Moje kondolencje. Śmierć ta rozstroiła mnie bardzo. Nie mogąc uspokoić się jednostajnym trybem życia, zacząłem podróżować wraz z dziećmi, które mi były jedyną osłodą tych czasów. Dla oderwania myśli od bolesnych wspomnień czytałem dużo, przerzucając się kolejno w tematy najrozmaitsze, od najbardziej wyuzdanych i brutalnych do pełnych mistycyzmu i symboliki. Przy tym nie zapomniałem o Kai i jego teoriach. Czy mogłabym poprosić o szklankę wody? Pewnego razu zatrzymaliśmy się na czas dłuższy w mieście w zamiarze spędzenia tu miesięcy jesiennych. Samo miasto z cechami typowymi dla większych środowisk kultury i pełnym nerwem stolicy przedstawiało dla mnie najwyższy urok przez swe piękne okolice. Do jednej z nich wybrałem się z dziećmi dorożką w pogodną, sierpniową niedzielę. Wypadłszy poza obręb miasta, przesunął się nasz pojazd między dwoma szeregami topól. Przeciął tor kolejowy i pomknął między pola. Byliśmy już pół mili za miastem, gdy po prawej stronie gościńca, nieco w głębi, na pustkowiu, zwróciła mą uwagę dość dziwaczna na pierwszy rzut oka budowla, samotnie wzniesiona pośród zaniedbanego sadu i zupełnie niezamieszkała. Zatrzymałem dorożkę i sam poszedłem oglądać budynek. Był opuszczony. Gdy zaciekawiony począłem rozpatrywać szczegóły, nagle spoza stosu rumowia przed chatą wysunęła się zawiędła starucha i z lękiem przypadłszy do mnie szepnęła: Panie, rzućcie ten dom, póki pora. Rzućcie, jeśli wam Bóg i dusza miła. Po czym śpiesznie rzuciła się w bok i znikła w buszanach. Rzeczywiście kuriozalne. A co z tą szklanką wody? Zajście to zaostrzyło tylko moją ciekawość i podnieciło chęć rozwiązania zagadki, jeśli w ogóle można tu było o czymś podobnym mówić. Po powrocie do domu miałem już plan gotowy. Postanowiłem bezzwłocznie sprowadzić się do opuszczonej zagrody. Czy to postanowienie nie wydało się panu nieodpowiedzialne? Mówi pan, że zagroda, budynek były w tak złym stanie. Czy to nie powodowałoby niebezpieczeństwa dla dzieci? Nie. Wydała mi się jakby stworzoną do sprawdzenia wywodów mego ekscentrycznego przyjaciela. Jeżeli miały jaką rację bytu, to tu powinny ją ujawnić. Dodatkowo uderzyła mnie mianowicie wspomniana scena przy ruderze, jako też niektóre szczegóły miejsca zgodne z tym, co niegdyś słyszałem od K. A co z pana sceptycyzmem? Gdzie jakieś zwątpienie opuściło pana? Co do sceptycyzmu, ten nie zmniejszył się bynajmniej. Zachowywałem wciąż chłodną rezerwę badacza niedowiarka. Później dopiero miałem z roli obserwatora przejść w tę czynną. Lecz to nastąpiło potem i bez mej świadomości. Tymczasem pokusa była za wielka, żeby się jej móc oprzeć i nazajutrz zaopatrzony we wszystko sprowadziłem się z dziećmi do ustronnego domostwa. Jak pan się czuł z tą decyzją? Swobodę miałem najzupełniejszą.
Całymi tygodniami nie widziałem ludzkiej twarzy i nie potrzebowałem obawiać się przeszpiegów wsi, gdyż ludzie sami wymijali z daleka mą siedzibę i nieraz widziałem, jak przechodząc mimo, żegnali się zabobonnie. Zacząłem więc obserwację. Przede wszystkim zastanawiała sama zagroda. Dawała się przyrównać do chorobliwie rozwiniętego organizmu ludzkiego, który ugina się pod ciężarem anormalnego wybujania głowy. Anormalnego wybujania głowy. Czy mógłby pan to wyjaśnić? Na pozór niczym nie różniła się od zwykłych domostw, a przecież skutkiem szczegółowego zestawienia proporcji zdawała się coraz bardziej to zwężać ku dołowi, tak, że podstawa w porównaniu ze szczytem była zadziwiająco mała i wątła. Aha. Konstrukcja ta nadawała domowi charakter czegoś brutalnego, jakby znęcania się silniejszego nad słabszym. Ciekawe spostrzeżenie. Nigdy nie umiałem sobie wytłumaczyć, jak mogła powstać i utrzymać się tego rodzaju budowa. Podobne wrażenie robiły okna w stosunku do ścian znikająco małe. Do tego przyłączył się drapieżny wygląd rudery skażonej mnóstwem dziur i wyżłobień. Wyglądające z nich cegły pokrywały mury niby pryszczami zakrzepłej posoki i obryzgującej ściany. To bardzo specyficzny opis. A jak rysowało się wnętrze? Przedstawiało się nie mniej przykro. Złożone z trzech izb, pełne było szpar i przepuklin, przez które wnęcał się swobodnie wiatr. Najdziwaczniejszą jednak okazała się izba narożna. Liszaje powstałe w jednej ze ścian po oderwaniu się tynku tworzyły zagadkową figurę. Zrazu nie umiałem uchwycić jej należycie. Przerysowałem więc zwolna na papier i oto przedstawił się dość dziwny obraz, czy raczej jego fragment. Nawet mam to przy sobie. Proszę spojrzeć. Ciekawe. Może mieszkała tam wcześniej jakaś artystyczna dusza albo ekscentryk? Ale proszę, niech pan kontynuuje. Przerwałam panu. Co według pana przedstawia ten obraz? Proszę spojrzeć. U spodu ściany, tuż nad podłogą, odciskały się kontury nóg dziecięcych. Jedna zgięta w kolanie opiera się końcem stopy o drugą, sztywnie wyprężoną ku ziemi. Tułów przechylony wstecz dochodził mniej więcej po piersi. Reszty brakowało. Małe, wątłe ramiona wznosiły się w górę ruchem bezsilnej samoobrony. Całość mogąca wyobrażać ciało kilkuletniego chłopca tchnęła bezwładem w zwłok. Nieco wyżej, ponad tym, w kierunku nieistniejącej głowy, widniało dwoje rąk kurczowo zaciśniętych. Około czego? Nie wiadomo. Przestrzeń między palcami była pusta. Lecz ręce te należały do kogoś innego. Były znacznie większe i żylaste. Do kogo? Obraz nie wskazywał, bo urywały się już poniżej łokcia i zatracały gdzieś na białym tle ściany. Obraz ten, jak i cała izba, miewały w słoneczne dnie swe specjalne oświetlenie. Specjalne oświetlenie? Promienie wpadając przez okna załamywały się w taki sposób, że światło rozszczepione w kwiste okola oblewało jeden ze słupców przyciesi. Zdawało się wtedy, że ściekają zeń grube krople krwi i rozwodzą w kałuże u spodu. Tłumaczyłem sobie to niezbyt przyjemne zjawisko prawami optyki i szczególnym składem chemicznym szkła w szybach, zresztą białych i nieskażenie przezroczystych. A okoliczny teren? Czy również określiłby go pan jako makabryczny? Rozumiem, że znajdował się tam jakiś ogród czy coś w tym rodzaju. Sad czy ogród stanowiły z nim jedną nierozłączną stylową całość. Był bardzo stary i zapuszczony. W sadzie nigdy nie zalegała cisza. Wiecznie jakieś kwilenia, wiecznie mąciły ją jęki.
Ptactwo czegoś nieswoje przykrym zgiełkiem zawodziło po krzewach, błąkało się po gałęziach, tuliło po dziuplach. Czasem wszczynały się piekielne gonitwy po całym ogrodzie i zapanowywała groza walki na śmierć i życie. To rodzice ścigali swe młode. To okropny widok. Biedne, nieprzywykłe do lotu pisklęta tłukły się w daremnym wysiłku o pnie, łamały skrzydła, rozdzierały pierze, póki znużone, pokrwawione nie obsunęły się na ziemię. Wtedy prześladowcy uderzali z góry dziobami tak długo, aż z rozszarpanych zwłok nie pozostawało ani śladu. Dziwny ten sad przejmował instynktownym strachem dzieci moje, gdyż unikały go, poprzestając na zabawie przed chatą. A pan? Jaki był pana stosunek do ogrodu? Ja? Przeciwnie. Prawie zeń nie wychodziłem, badając jego zwyrodniałe objawy, wżerając się coraz głębiej w jego tajniki. I nie wiadomo jak, niepostrzeżenie, dałem się wciągnąć w zaklęte koło, wpleść w mrowisko zbrodni i obłędu. Proszę opowiedzieć, jak to wyglądało? Jak według pana następowały zmiany? Procesu duchowego, jaki się we mnie odbywał, nie zdołałem śledzić. Wszystko zaszło prawie nieświadomie. Dziś dopiero drogą niezrozumiałej dla mnie anamnezy odtwarzam sobie najsubtelniejsze jego stadia. Dobrze. To może wspólnie spróbujemy to uporządkować. Co pan czuł na samym początku? Początkowo była mi atmosfera zagrody i otoczenia tak wstrętną, że gdyby nie chęć wyświecenia prawdy, byłbym ją chętnie opuścił. Z biegiem czasu przyzwyczaiłem się do środowiska, a nawet stało mi się ono niezbędne. Spoufaliłem się. Miejsce zaczęło przetwarzać mnie na swój ton i uległem prawu, które nazwałbym psychiczną mimikry. Dostroiłem się do tła. Pozwoliłem się zbrutalizować. Odważna samoocena. Jak to dalej ewoluowało? Zacząłem uczuwać sympatię dla pierwiastka przemocy i gwałtu. Stałem się złym i złośliwym. Z rozkoszą łobuza pomagałem ptakom tępić potomstwo, drzewom znęcać się nad latoroślami. Inteligencja ludzka stępiała, a szał mój wzrastał tylko i przybierał coraz to wyuzdańsze formy. Przepraszam, już podnoszę. Proszę kontynuować. Przypominam sobie, jak pod koniec godzinami całymi wpatrywałem się w chimeryczny fragment na ścianie i w jego uzupełnieniu oczekiwałem klucza do zagadki. Albowiem w końcu wiedziałem tylko to, że mam coś rozwiązać, coś wyjaśnić. Z tego, co się ze mną działo, nie zdawałem sobie sprawy. A co z dziećmi? Nie mogę powiedzieć, żebym przestał je kochać. Przeciwnie, lecz miłość ta przerodziła się w coś potwornego, w rozkosz pastwienia się nad przedmiotem swych uczuć. Począłem bić dzieci moje. Przerażone, zdziwione surowością dotąd łagodnego ojca, uciekały przede mną, kryjąc się po kątach. Pamiętam te biedne, jasne oczęta zalane łzami z cichą skargą w głębi. Raz jeden ocknąłem się. Tak? Było to wtedy, gdy mój mały, mój biedny synek wśród razów wyjęknął: Tato, dlaczego mnie bijesz? Zaniosłem się od płaczu. Lecz nazajutrz powtórzyło się to samo. Dom i ogród rzeczywiście na pana wpłynęły. Zupełnie jakby sprawdzało się to, co mówił pański przyjaciel. A nie próbował pan z tym walczyć? Pewnego dnia wstałem znacznie spokojniejszy niż przedtem i jakby odrodzony po długim, gorączkowym śnie. Jasno zrozumiałem położenie. Dłużej pozostawać na tym odludziu byłoby rzeczą niebezpieczną. Słuszna uwaga. Dlatego postanowiłem nazajutrz opuścić je na zawsze, rezygnując z dalszych dociekań. Był to ostatni odruch woli.
a potem nastąpiła zbrodnia. Proszę mi o niej opowiedzieć. Tego wieczora, w przeddzień odjazdu, siedziałem z dziećmi w izbie. Wszyscy troje z zadumą patrząc przez okna na zachód. Był krwawy i smutny. Miedziane smugi światła jesiennego leżały na polach żałobą agonii. Zimne, przejęte chłodem nocy, bezsilne. W sadzie zacichło nagle. Szemrały nasennie jesiony, ćwierkały świerszcze. Zaparło dech światu. Chwila naprężenia. Leniwym przerzutem zwracam spojrzenie na kaprys ściany. Trzeba to uzupełnić. Uzupełnić. Ogarnia mnie czułość. Jestem dobry i łez pełen. Jerzy, podejdź tu, dziecię. Usiada mi na kolanach ufny, wdzięczny. Musiał odczuć szczerość w głosie. Moje ręce gładzą jasną główkę syna, zwolna obejmując szyję. Tato, nie ściskaj tak mocno, ta... Zacharczał. Drugie dziecko, przerażone, szybko biegnie ku drzwiom. Ucieknie ci. Rzucam trupa Jerzego, doganiam córkę i jednym uderzeniem roztrzaskuję jej głowę o belkę. No tak. Krew zmieszała się z purpurą słońca. Tempo patrzę pod ścianę, gdzie leży syn mój. Zda się, przywarł do obrazu i uzupełnił go z największą dokładnością. Na cal się nie wysunął poza linię. A w rękach nie zaciśniętych już więcej koło próżni, lecz miażdżących mu szyję poznałem moje własne. Karawana obłędnych myśli przeciągnęła się ze szczękiem, zachrzęściła szkieletami trupów i szczezła w zawiei. Problemat zagrody był rozwiązany. Tak pan uważa? Choć krwawo słońce zachodzi i szkarłat na głowę mi bluzga, nie czuję się katem. Czy mogłabym pożyczyć pański rysunek tego malowidła? Tylko za długa agonia i zbyt się pastwi nade mną. Proszę, nie rozumiem. Zresztą późno już. Nie muszę zabierać tego rysunku, materiału mam aż nadto. Ogromnie dziękuję za... Choć pod wspomnieniem arterie tężeją, w mózgu przelewają się kałuże krwi. Co pan robi? Czemu pan to odrysowuje na ścianie? Czyste mam czoło i trupio blade ręce. Dobrze, sama wyjdę. Tylko zbyt się odwleka mój koniec i za jasno wszystko rozumiem, za bystro. Proszę pana, niech się pan odsunie. Dziwnie jakoś zaostrzyła mi się uwaga. Proszę mnie puścić! Chłodny jestem jak stal i jak stal wrzynam się we własne tętnice. A słońce gra, a słońce purpurą obrzuca. Ociekam krwią, serdeczną krwią. W poblaskach stoję słonecznych, w strugach się pławie pokrwawia. A wichry nade mną tak smętnią, a wichry tak kwilą nad głową. Samotny stoję w Rumowiu, bezdomny ojciec bezdzietny. A rozpacz po gruzach się tłucze, a rozpacz po szczerbach się słania. Trzeba to uzupełnić. Uzupełnić. Kochany K i jego teorie.